Cześć, witam Was serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Wam kilka moich ulubionych, czy też takich rozszerzeń, dodatków dla WordPressa, które preferuję i z którymi lubię pracować, a które dostępne są już w tym momencie, albo zaraz będą dostępne w ofertach specjalnych pod tytułem Black Friday. Black Friday, Cyber Monday, no to już oczywiście różnie jest to konfigurowane. Niektórzy uruchomili swoje propozycje znacznie wcześniej, inni czekają jeszcze do jutra. Będzie tylko oferta na przykład dostępna jutro, a później będą jeszcze 2 dni przerwy i dopiero w poniedziałek kolejne propozycje. No oczywiście to wszystko zależy od indywidualnych strategii prowadzonych przez poszczególnych producentów, poszczególnych twórców, rozszerzeń, dodatków dla WordPressa. Natomiast chciałbym pokazać Wam te, które ja preferuję i które Wam rekomenduję. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od dwóch moich ulubionych motywów. Na pierwszy ogień bierzemy motyw, który nazywa się Cadence. Popatrzmy, jesteśmy na stronie tego motywu. Jeżeli nie wiecie dokładnie, jak ten motyw funkcjonuje, to możecie zerknąć sobie do poprzednich materiałów na kanale YouTube. Tam jest filmik, na którym ten motyw prezentuję. Świeżynka, bo tak na dobrą sprawę 2 listopada, czyli niecały miesiąc temu, pojawiła się oficjalnie wersja 1.0 tego motywu w repozytorium WordPressa. Oczywiście można było wcześniej już z tego motywu korzystać, można było wejść sobie na stronę twórców i pobrać, zainstalować i się nim pobawić, natomiast oficjalna wersja 1.0 dopiero od 2 listopada jest dla wszystkich dostępna z poziomu repozytorium WordPressa. Motyw bardzo interesujący, z ciekawą paletą możliwości, także jeżeli chodzi o wersję bezpłatną. Dwa takie elementy, które chyba najbardziej mi się podobają, to możliwość tworzenia własnych palet kolorów, które później można wykorzystywać w dowolnym miejscu na stronie, błyskawicznie modyfikować kolorystykę bez bawienia się wyklikiwania gdzieś tam pojedynczo stron każdej z osobna. Natomiast drugi element niezwykle interesujący to builder nagłówka i stopki. A więc metodą drag and drop możemy sobie stworzyć nagłówek, ustawić menu, ustawić logotyp, w jakim miejscu chcemy. Nagłówek składa się tak naprawdę z 3 sekcji, górna, środkowa i dolna, więc dużo, naprawdę dużo możliwości konfiguracji nagłówka i to samo dotyczy również stopki, także warto przyjrzeć się temu motywowi, jeżeli jeszcze z nim nie pracujecie, albo na przykład planujecie w tym momencie uruchomić jakąś swoją stronę nową, no to popatrzcie na niego, bo naprawdę jest wart uwagi. No i właśnie oferta dotycząca Black Friday, tak jak tu widzimy, również jest dostępna. Mamy ceny obniżone z $69 do $52, jeżeli chodzi o Cadence w wersji Pro. Oczywiście, no, bo darmowo możecie sobie zainstalować bez problemu z repozytorium. Czyli jest obniżka z $69 do $52. Natomiast jeżeli chcielibyście wykorzystać membership, tak, czyli taki poziom członkostwa, który daje Wam dostęp do wszystkich dodatków, wszystkich produktów, które dostępne są na tej stronie, wówczas zapłacicie $127. No jest to o tyle ciekawe, że w tym wypadku dostajecie nie tylko sam motyw w wersji Pro, ale także kilka dodatków dla niego. Tak jak tu widzimy, mamy Cadence Blocks Pro, mamy Cadence Woo Extras, czyli dodatki dla sklepu WooCommerce. Jeżeli prowadzicie sklep WooCommerce, jeżeli prowadzicie sklep internetowy, myślę, że takie rozszerzenie będzie dla Was bardzo interesujące. Dodatkowo jeszcze ten motyw udostępnia własne rozszerzenie dla stron w technologii AMP, a więc błyskawicznie możecie po zainstalowaniu w zasadzie tej wtyczki swoją stronę dostosować do tej technologii, co będzie oznaczało, że prawdopodobnie też uda Wam się troszeczkę wyżej wbić w wynikach wyszukiwania, przynajmniej na urządzeniach mobilnych. Więc jest to motyw, który Wam oczywiście rekomenduję, przyjrzyjcie się mu, zerknijcie na jego możliwości, na jego funkcjonalności, no jeżeli Was zainteresują, wykorzystajcie ten moment, bo ceny są obniżone. Idziemy dalej, mamy motyw Astra, kolejny mój ulubieniec, też jak widzimy Black Friday, rabaty do 40%, tak, do 40%, ale zwróćcie też uwagę na to, że mamy w tym momencie 268 licencji jeszcze dostępnych w ramach tej oferty, więc tu nie do końca będzie to trwało, może przez cały piątek. Być może skończy się wcześniej, jeżeli ta ilość licencji zostanie wykupiona, no ale jest to niewątpliwie motyw również godny uwagi. Troszeczkę widzę tu pewien rodzaj konkurencji między Astrą a między Cadence.
Cadence część rzeczy sobie podgląda od Astry, Astra część rzeczy sobie podgląda od Cadence. I tak na przykład, no w tym momencie jeszcze tego nie mamy, bo nie pojawiła się oficjalnie wersja 3.0 motywu Astra, ale gdy się tylko pojawi, również będzie ten motyw wyposażony w builder, nagłówka i stopki, czyli coś, co będzie funkcjonowało w bardzo, ale to bardzo podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku motywu Cadence. Także serdecznie Was też zachęcam, motyw naprawdę bardzo dobrze, dobry, dobrze zoptymalizowany, wydajny, z dużą ilością możliwości, jeżeli będziemy mieli wersję Pro. Idziemy dalej, to już jeżeli chodzi o motywy, to wszystko, zerknijmy, oczywiście Elementor, kolejne rozszerzenie, które ja preferuję, które Wam rekomenduję. No niestety, jeżeli chodzi o Black Friday, nie mamy tu jakichś mega obniżek. W przypadku zakupu licencji dla jednej strony nie ma w ogóle, tak? $49, nie widzimy tu żadnej obniżki. Dopiero w przypadku, gdybyśmy się zdecydowali na wersję Plus, a więc na Elementora, który możemy uruchomić na trzech stronach, wówczas zapłacimy mniej o 10%. No i dopiero 25% rabatu uzyskamy w sytuacji, kiedy zdecydujemy się na pakiet Expert umożliwiający uruchomienie Elementora na maksymalnie 1000 stron, wówczas ten rabat wynosi 25%. No, może tak jak powiedziałem, nie są to jakieś rabaty takie ekstremalne, na które być może liczyliśmy, no ale jakieś są i też można oczywiście wykorzystać tę okazję. Idziemy dalej, kolejne rozszerzenie, czy też kolejny zestaw rozszerzeń, CrocoBlock. CrocoBlock, tych rozszerzeń tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Głównie one są skierowane do użytkowników Elementora. No, mamy masę możliwości, tak na dobrą sprawę całą rodzinką CrocoBlock jesteśmy w stanie ugrać, można by powiedzieć, prawie wszystko, co tylko zechcemy. Bo nie tylko pojawiają nam się dodatkowe widgety do Elementora, możemy stworzyć mega menu, możemy zarządzać wyglądem stron naszego sklepu internetowego, ale także możemy tworzyć całkiem rozbudowane, dynamiczne strony. Więc tu mamy też ofertę dotyczącą Black Friday. 40% maksymalnie zniżka w sytuacji, kiedy kupujemy pojedyncze wtyczki. W momencie, gdy kupujemy subskrypcję roczną dla zestawów, wówczas jest to 35% obniżki, natomiast 25% dla oferty Lifetime. No, spora zniżka, prawda? Ona standardowo kosztuje, tak jak tu widzicie, $750, natomiast w tym momencie można ofertę Lifetime nabyć w cenie 563. No, te ceny są spore, mimo wszystko, prawda? Ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu, bo ostatnio to warto też o tym wiedzieć, że ostatnio ceny, jeżeli chodzi o zestawy CrocoBlock, poszły do góry. No i ja pamiętam, gdy ta oferta Lifetime była dostępna w cenie $250 i to była standardowa oferta regularna, no więc gdy był na przykład jakiś Black Friday, no to ta cena była jeszcze niższa, na przykład $190. Natomiast no, w tym momencie one są znacznie droższe, te rozszerzenia o $750, standardowa propozycja, natomiast dziś, jutro, pojutrze, prawdopodobnie do poniedziałku będziemy mogli nabyć te rozszerzenia w cenie $563, jeżeli chodzi o ofertę Lifetime, czyli to jest oferta jednorazowa. Płacimy jednorazowo i później już nie ma żadnych odnowień. Kolejne ciekawe rozszerzenie dla WordPressa i w zasadzie można by powiedzieć, że dla Elementora, tak? To jest Dynamic Content. Rozszerzenie, które pozwala nam tworzyć dynamiczne strony. Dużo, dużo możliwości, fajna integracja z ACF. No i 30% rabatu w tym momencie, także no tu już jest większy ten rabat. Tu już jest ten większy rabat, także warto ten temat rozważyć. Poniżej znajdziecie link, więc sobie możecie zerknąć. Idziemy dalej. WP Racket, topowa wtyczka, jeżeli chodzi o optymalizację wydajności naszego WordPressa, wtyczka cache'ująca, buforująca, wtyczka optymalizująca pliki JS, CSS i tak dalej. No, dostępna również w tym momencie w ofercie Black Friday z obniżoną ceną o 30%. Jeżeli zerkniecie sobie na rozmaite rankingi, to z pewnością niejednokrotnie traficie na takie, które na pierwszym miejscu właśnie pokazują WP Racket. Naprawdę bardzo dobra wtyczka, do tego prosta w konfiguracji, bardzo przyjemny interfejs, spolszczony, także większość osób, które zaczynają pracować z tym rozszerzeniem, nie ma najmniejszych trudności, żeby go w odpowiedni sposób skonfigurować i można to zrobić naprawdę bardzo, bardzo szybko. Przejdźmy dalej, kolejne rozszerzenie dla WordPressa, to już bardziej dla tych z Was, którzy chcieliby uruchomić swoją platformę na przykład sprzedaży kursów online. Learn Dash, no to jest moje ulubione rozszerzenie, jeżeli chodzi o tego typu działania. Na Poznaj WP wykorzystuję również Learn Dash, no i w tym momencie
Nie mamy jeszcze żadnej propozycji, ale będzie. Także jeżeli wykorzystamy kupony rabatowe w piątek, a później w poniedziałek, czyli osobny kupon rabatowy będzie dla Black Friday, osobny kupon rabatowy będzie dla Cyber Monday, no wówczas możemy uzyskać rabat, nie wiem jaki tak naprawdę, to on dopiero będzie się pojawiał jutro, będzie się pojawiał w najbliższych dniach. Natomiast kody już Wam udostępniam, więc będziecie mogli z nich skorzystać. Idziemy dalej, kolejna wtyczka dla tych wszystkich, którzy zdecydują się uruchomić kursy online, czyli pewnego rodzaju alternatywa dla LearnDash, to jest Lifter LMS. Również bardzo, ale to bardzo interesujące rozszerzenie z całą masą możliwości. No tu już oferta, nie lifetime, tylko oferta, jeżeli chodzi o Black Friday, jak widzimy, trwa. Mamy rabat 20%. Pozostało nam 4 dni i 12 godzin, tak? Czyli w poniedziałek się ta propozycja zakończy. No i idziemy dalej. Pojawiła się też oferta w ramach Black Friday, jeżeli chodzi o motyw i też dodatki. Body Bus. Jeżeli znacie już Poznaj WP, jeżeli korzystacie z moich kursów, no to właśnie cała ta platforma edukacyjna oparta jest na Body Bus, oparta jest na również rozszerzeniu, o którym mówiliśmy troszeczkę wcześniej, a mianowicie o LearnDash. Także pojawiła się może nie tyle zniżka, co oferta Lifetime, która jakiś czas temu była dostępna. Oni tam wtedy zarzekali się, że to jest tylko jednorazowa akcja i już więcej tej oferty Lifetime nie będzie, no ale jak widzimy, no marketing, tak, więc oferta znów jest dostępna, można zapłacić jednorazowo za Body Bus i korzystać z tego świetnego motywu. Co jeszcze? Chciałbym, żebyście zerknęli sobie na AppSumo. Ponieważ na AppSumo również pojawiły się oferty, które przez jakiś czas były dostępne, później oczywiście wygasły, natomiast w tym momencie wracają. Tylko na kilka dni. I to, co bym Wam polecił, jeżeli chodzi o to miejsce. Happy Scribe. Bardzo fajne, to nie jest wtyczka akurat dla WordPressa, ale to jest bardzo fajne narzędzie, które pozwoli Wam tworzyć transkrypcję na przykład plików wideo, tak? Jeżeli macie, na przykład nagrywacie jakieś filmy wideo, możecie stworzyć sobie transkrypcję, które później umieścicie na stronie jako dodatkowy opis, co no, będzie Wam procentowało później, jeżeli chodzi chociażby o optymalizację SEO. Natomiast można również tworzyć napisy do tych filmów i to fajnie wszystko jest dodatkowo tłumaczone, a więc jeżeli na przykład nagracie sobie materiał w języku polskim, możecie z automatu przetłumaczyć go na inne języki. Także bardzo, bardzo ciekawe narzędzie. Polecam tym wszystkim z Was, którzy tworzą materiały wideo. Idziemy dalej. Kolejne narzędzie, to również nie jest wtyczka dla WordPressa, ale interesujące narzędzie marketingowe, Viral Loops. A więc możemy tworzyć takiego pewnego rodzaju wirale. Mogą to być konkursy, w których w zamian za to, że osoby uczestniczące w nich będą udostępniały treści na Waszej stronie albo będą udostępniały chociażby informacje o danym konkursie, no będą otrzymywały punkty. A jeżeli uzbierają na przykład określoną ilość punktów, Wy o tym decydujecie ile, mogą dostać od Was kody rabatowe. Więc to jest bardzo fajne narzędzie, bardzo fajny mechanizm, który potrafi sporo napędzić ruchu na Waszą stronę. Dobrze, idziemy dalej. Tu już będzie WordPress, czyli MailPoet. Wtyczka, która pozwala uprawiać e-mail marketing bezpośrednio z poziomu WordPressa. No może nie jest to mój ulubieniec w tym momencie, ale jakiś czas temu z tego rozszerzenia korzystałem i naprawdę sprawdza się całkiem sympatycznie, więc możecie na nie zerknąć. Dodatkowo pojawiła się znowu wtyczka WP Reset. Dla wszystkich, którzy chcieliby w błyskawiczny sposób przywrócić WordPressa do wersji pierwotnej, tak? Czyli właśnie zrobić taki reset i WordPress staje się znowu czyściutkim systemem bez tego, co wcześniej robiliśmy. No więc no, w sytuacji, kiedy na przykład pracujemy nad jakąś stroną, coś się nam nie udaje, chcemy zresetować WordPressa, no to nie musimy go instalować na nowo, wystarczy, że użyjemy takiej oto wtyczki i ten reset przeprowadzimy błyskawicznie. Do tego oczywiście jest tu więcej możliwości, bo taki prosty reset to może nic specjalnego, również wersja darmowa tej wtyczki to potrafi. Natomiast tu dodatkowo są jeszcze narzędzia, chociażby takie, które pozwalają tworzyć snapshoty w momencie, kiedy wykonywane są aktualizacje rozszerzeń czy samego WordPressa. I to jest bardzo przydatne narzędzie, bo czasami zdarza się, być może mieliście już takie sytuacje, że w momencie, kiedy przeprowadzacie aktualizację, to coś się wysypało, tak? Coś przebiegło źle, tak? I przestał nam działać WordPress albo przestała działać jakaś wtyczka. No więc w takiej sytuacji przy wykorzystaniu tego rozszerzenia będzie można cofnąć naszą stronę tuż
przed wykonaniem tej aktualizacji. Także też Wam polecam, zerknijcie sobie na to narzędzie i jeszcze, jeżeli przejdziemy troszeczkę poniżej, mamy kolejną wtyczkę, którą Wam rekomenduję, IfSoul. To jest wtyczka również związana z marketingiem, jaki będziecie uprawiali na swoich stronach, a ona głównie dotyczy się dynamicznego kontentu, dynamicznych treści. Tylko o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że na przykład możemy sobie stworzyć kilka wersji nagłówka, czy jakieś tam elementy, które będziemy chcieli przetestować. No i właśnie, uruchamiamy je i teraz one mogą się pojawiać w zależności od tego, czy ktoś wejdzie z adresu URL takiego lub innego. Czyli załóżmy, uruchamiamy sobie kampanię reklamową na Facebooku, kampanię reklamową w Google Ads i teraz wszystkie osoby, które trafią z takiej kampanii, dostaną określony nagłówek albo dostaną określoną treść, której nie zobaczą osoby trafiające z innych miejsc. Dodatkowo można tu również tworzyć testy AB, a więc analizować, które elementy naszej strony, czyli załóżmy wersja nagłówka numer 1, wersja nagłówka numer 2, wersja nagłówka numer 3, która z nich generuje Wam większą konwersję. Także tyle, jeżeli chodzi o te rozszerzenia. To są, tak jak powiedziałem, moi ulubieńcy, więc rekomenduję Wam, żebyście sobie na nie zerknęli. Natomiast to, co jeszcze Wam podpowiem, to oczywiście na Poznaj WP również kursy będą dostępne w specjalnej cenie. W tym momencie jeszcze ta cena jest standardowa, natomiast prawdopodobnie dziś wieczorem albo w nocy, zobaczymy jak się wyrobimy, pojawią się tutaj specjalne ceny, które będą dostępne dla Was od piątku do poniedziałku. Także serdecznie zapraszam, do zobaczenia, dziękuję za dzisiejszą uwagę, no i mam nadzieję, że zaoszczędzicie przez tych kilka dni całkiem sporo pieniążków. Do zobaczenia.